wieczór Państwu następnego dnia po sprawie, czyli w sobotę. Witam się z Państwem, magister Zarzycki. Proszę Państwa, sprawa się jeszcze nie zakończyła. Będzie 2 marca, będzie 2 albo 3, chyba 2. Będzie kontynuacja jeszcze. Proszę Państwa, jestem bardzo zadowolony. Pani sędzina okazała się bardzo miłą, sympatyczną, kulturalną osobą, bardzo rozsądną. Zadawała mi rozsądne pytania, no otrzymała mnie w ryzach, żebym tam troszkę, fantazja mnie nie poniosła, bo ja jestem taki troszkę gawędziarz, żebym mówił konkretnie na temat, krótko, bo nie było za bardzo czasu, bo tam była następna rozprawa. Więc proszę Państwa, najważniejsze rzeczy tam udało mi się powiedzieć, no może część najważniejszych rzeczy, bo najważniejszych to jeszcze nie powiedziałem. Ale proszę Państwa, byłem taki troszkę podekscytowany, podminowany. Powiem Państwu dlaczego, kawałek odpłynę dalej, bo tak w jednym miejscu krążyć to tak trochę głupio. Powiem Państwu tak, że sunia ma cieczkę. I proszę Państwa, wyszedłem z domu, sunią i kicią, doczepił się jakiś piesek. Dobra, ja odganiam go. Macham nogą, macham ręką, nie, lezie. Dobra, sunia szczeka. Jak sunia szczeka, to przyleciały jeszcze 2 inne pieski. No i proszę Państwa, koło świateł tam, które już funkcjonują, to tych piesków było tak ze 20. Jak doszedłem tam do sądu, to już nie liczyłem, ale myślę, że ze 30. No i mówię tak, matko boska, a sunia ma cieczkę, więc Boże, tu będzie bardzo liczne potomstwo. No i prosiłem, żeby sunię wziąć na salę, no ale nie dało się. Kicie się nie dało, ale proszę Państwa, wielkie dzięki dla podziękowania dla pracowników sądu, bo odganiali to towarzystwo, bronili sunię, a sunia jest bardzo atrakcyjną panienką, także naprawdę to nie było takie łatwe, więc naprawdę tam pod drzwiami tego sądu to była taka kotłowanina, proszę Państwa, takie szczekanie, takie wycie, takie zawodzenie różnych kawalerów zawiedzionych, że coś strasznego. A do tego jeszcze kicia tam zaczęła trochę też miauczeć, bo kicia też tam była, owinięta w sweterek mój. Więc proszę Państwa, no było bardzo wesoło, bardzo wesoło. Na sali, proszę Państwa, to jedną z takich najważniejszych rzeczy to było coś takiego, że była taka kontrowersja między Wysokim Sądem a mną, jak nazywać tych, którzy ten akt oskarżenia sporządzili przeciwko mnie. No Wysoki Sąd stwierdził, że to są ludzie. Ja niestety nie, jako naukowiec, który się zajmuje badaniem pochodzenia człowieka i w ogóle genetyką, genealogią, paleontologią, DNA-logią i w ogóle badacz wszelkich istot żywych, no nie mogłem się na to zgodzić, więc ja początkowo mówiłem, że istoty dwunożne ubrane w mundury, czy umundurowane jakoś tak. Wysoki Sąd powiedział, że no to będzie obraza i że będziemy je musiał wyrzucić znowu. Więc ja, wiedząc, że to nie są przelewki, że Wysoki Sąd jest bardzo stanowczy, to zmieniłem, że to są istoty nożne w takim razie. No też nie było dobrze. No to mówiłem, w końcu ustaliliśmy tak wspólnie, że ja będę mówił, że są to istoty żyjące. Istoty żyjące, istoty czujące. I zacząłem opowiadać o tym, że w kodzie genetycznym człowieka jest od 2 do 4% DNA neandertalczyka. Z wyjątkiem Afrykanów, bo oni akurat nie mają tego. No i po prostu tutaj Wysoki Sąd no, udzielił mi takiej reprymendy, że jeżeli będę nazywał Straż Miejską neandertalczykami, no to znowu tam coś, będzie jakaś obraza czy coś takiego. No ale generalnie biorąc, jakoś to się wszystko dobrze skończyło i absolutnie mogą Państwo przesłuchać całe nagranie. Absolutnie tam chyba ani razu, no na pewno zresztą ja nie nazwałem tych moich oskarżycieli ludźmi. No bo to nie są ludzie, proszę Państwa. No jakżeż człowiek może tak ugać jak najęty. Jak najęty przez osobnika, który nosi nazwę Kopeć. I nazwałem go tutaj burmistrzem. No nie, proszę Państwa. No więc, ponieważ robi się już tak ciemnawo, a są skoki, to proszę Państwa, ja sobie jeszcze troszkę popływam. Pan kamerkę może, a może pan jeszcze chwilkę pofilmować, a ja potem za chwilkę niech pan zgasi kamerkę. O, można zgasić.